Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo Przybyć, chociaż jest piątkowy wieczór niesprzyjający właściwie takim aktywnościom pozadomowym, bo wszyscy albo wyjeżdżają na jakieś takie weekendy grillowania albo jakieś takie rzeczy, albo, albo po prostu już są psychicznie nieobecni. Więc bardzo, bardzo gorąco dziękuję za przyjście. Reprezentuję wydawnictwo, które. Wydało to, Masło Myślane, które wydało tę książkę, która jest rzeczywiście bardzo niezwykła, dość niezwykła także w profilu naszego wydawnictwa, które literaturą piękną zajmuje się od niedawna, a poezją od jeszcze bardziej niedawna. W dużej mierze dzięki, w znaczącej mierze dzięki profesor Bernadecie kuczerze chachulskiej która była uprzejma zainspirować nas do wydawania wierszy i wydajemy je w serii pod którą pani profesor sygnuje swoim imieniem i nazwiskiem pod nazwą Biblioteka Poezji Polskiej. I jeśli państwo pozwolicie na początek poproszę może właśnie panią, y, panią profesor o dwa słowa na temat tego poetyckiego zamierzenia, które mam wielką nadzieję, że będzie się rozwijało, chociaż czasy może nie są Zbyt sprzyjające akurat poezji. Mieliśmy tutaj spotkanie związane z promocją książki poetyckiej Piotra Mildnera Nieckowskiego. To był drugi tom w serii, dzięki której w tym momencie tutaj się spotykamy. W czasach bardzo niepoetyckich doszłyśmy z panią dyrektor do wniosku, że dobrze będzie, jeśli seria poetycka. Zwłaszcza może z pewnych względów poezji polskiej, seria poświęcona poezji polskiej, zaistnieje. I y, tym sposobem, dzięki tej naszej pierwszej rozmowie, po tej naszej pierwszej rozmowie, y, zaistniała y, ta książka. Książka ta jest również rezultatem dość szczęśliwego zbiegu okoliczności. Mianowicie, w momencie, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, y, y, co Będziemy wydawać dalej. Otrzymałam od y, Janka y, list, pytanie wcześniej, gdzie wydać właśnie Zygmunta Lubicza Zaleskiego. Natychmiast pomyślałam, że to miejsce, nasze miejsce, będzie bardzo dobrym miejscem, chociażby z tego względu, że mm, zależy nam na Poezji, która miałaby walor autentyczności. Ja wiem, że to słowo bardzo wiele może znaczyć. Poezja z natury swojej jest doświadczeniem, ale inne jest doświadczenie człowieka dwudziestoparoletniego. To najczęstsze debiuty, prawda? A tutaj mamy sytuację z bieguna. Cieszę się, że zaistniała więcej na jej temat może y, profesor Zieliński. Bracie Chryste, gdzie jesteś? Szepcą siniałe wargi, bez skargi, bez snu, bez tchu. Sznel, 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 raus, sznel, z barłogu precz, barłóg ściel, Sznel, 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 raus. Muzyka dnia bez tchu, bez pauz. Jakiż Beethoven, któryż Bach zamienił rytm muzyczny w strach, od człowieczenia straszny trud, wziął na swe barki niemiec lud. Sen. Śnić wolno na przegubie nocy, więc śnie. O jakiejś potwornej karocy w głąb ziemi gna jak wicher rwie, a w głębi nocy lśni jak zorza, pętla czy obroża. Blok 61. Głód smród i tyfus plamisty, słychać jęki i miarowe świsty kogoś biją batożą, zawolą ludzką i Bożą. Sen pieściwy. W kurnej chacie trzy postacie: Czarownica przy łopacie, ciało moje w gwiazd po świacie: pies zgłodniały, pies krwi chciwy, krew mą żłopie w ciepłej szopie zwinny, chybki i pieściwy. Noc kwitnie łuną, pożarów i snów. Koralowe łabędzie gasną na jeziorze. To było w Płoskirowie czy na rubieży świata bez dna. Wodorosty płoną zielono, łuka delfina pierś. Noc kwitnie. Sen przelotny. Złotem główek dziecięcy chwalujące łany. Pszenica oddycha słońcem i żyto łuski rwie. Z księżyca siwej tarczy w moim... Falistym śnie, tu grom, przepiórki rannej jęk, czar snu przerwany. Osiołek. Płowy w pierzchliwym słońca rozpieszczeniu Osiołek stoi bez troski, bez pozy. Nastawił uszy, nic to skrzypią wozy kładąc złocisty kurz na lasu w cieniu, skończone trudy dnia. W gwiazd roziskrzeniu noc budzi tamten świat, wonią mimozy. Olchy szepcą baśń krwi pełną i grozy, płoną okrutne sny w paproci lśnieniu. Kosmaty jęk z mej piersi rwie w bezmiary mojego świata boska dominanta, liryczny krzyk zew oślicy mej maszkary. W dali biegnie Monika, Atalanta, wszystkich snów nieprześpiewane dary i głos ten: rżenie brata Rosynanta. Posiłek jestem mam śliczne wielkie uszy. Słyszę, jak len rośnie jak róża zakwita, w płaszcz szklisty, wonności szelestnie spowita. Niekiedy gwiazd, muzyka serce poruszy, więc śpiewam, szlocham, grzmie. To szum leśnej głuszy wtóruje moim pieniom. Boży najmita, pustelnik, modlitwą ze mną jutrz nie wita, głodnym ptakom chleb, czerstwy palcami kruszy. Uparty jestem. Zawzięte moje weto karmie, bólem i krwią. Nie ma moja skarga, Przemienia czasem boleść w słodycz orwieto. Okrutny jest bicza świst, lecz nie drgnie warga. Me święte nie gna w bój ognistą rakietą, Żelazną sieć przemocy z uporem targa. Benjamin Kremie. Benjamin Kremie. Wygląda źle, mąd oh Dieu. W leśnej komando idziemy, jeden przy drugim, dźwigając kloce drzew, wydartych jak śpiew z tej ziemi drzew, okrutnych, ponurych. Pamiętam dawną Twą niefrasobliwą twarz i czarną brodę, pełną śmiechu, kaskadę z Twoich ust. A teraz. W obłoku brudnych chust, dola nasza, twarda, brud i łachmany. Ale śmi jest dzisiaj bliższy, bliski i kochany. Miłości, uczą niemieckie kajdany. Samotności, ty, dzięki której Bóg wielki jest i bez granic, i która wzmagasz ludzkie tchnienie, aż do żarłocznych warg rozdziawionego, nieprzejrzanej otchłani wszechświata, o samotności. Pozdrowiona bądź, potężna królowo, snów seraficznych oraz mrocznych burz. Druga, cuchnąca, lepka i blada, w jamie tego stosu ciał, samotności bezsennych nocy Buchenwaldu, braci, których się kocha i których dławiąca wszak nas brzydzi ospałość, samotności białych nocy, brudna, szara samotności, odpychająca córo głuchej urazy do ich szorstkich lamentowań, przedrzeźniających morza szmer. Żygam twą straszną i wredną magią, widmowym całunem, co tłumi odwagę życia wraz z odwagą śmierci. Ale sączy mdlące i tłuste znużenie, bez końca, bez dna. Trzecia. Samotności. Samotności. Melancholijna krynico, w której kąpią się nasze sny, po której ślizgają się, nasze grzechocące i nagie pragnienia, gorzka szczęśliwości, siostro śmierci i władczego zapomnienia, samotności, samotności, samotności. Nie ma oblubienico niewysłowionej nicości. Po wyzwoleniu maj 1945. Popioły popioły, sinę popieliska, wicher Buchenwaldu targa obłok szary, waszych kształtów zgasłych, nieme dumne mary, ciemno, ciemno, droga błędna, pusta, śliska. Grząski muł pożera ślady stóp. Krew tryska? Nie, to krwawy mrok, pełza u stóp ofiary, wlokąc całun żałobny, pomsty i kary. Struchlały zmierzch, niebo pożogą rozbłyska. Widziałem niedopaloną kość człowieka, krematoryjny piec w siwym śnie milczenia, haków żelazny szereg rdza krwi powleka. Maczugę śmierci złej, głodną przerażenia, widziałem. Na obraz zapadła powieka, wieczności. Niech wizja trwa, niech świat przemienia. Sen Majowy w Buchenwaldzie, pawilon dziesiąty, cela dwudziesta poznaje wszystkie kąty. Z każdego kąta wielka ludzka twarz pustymi patrzy oczyma, krwią oblepione włosy, Ktoś niewidzialny trzyma krzyk w niebo głosy, Boże, obraz zmasz. Głosy w niebo się wiją. Smugą płynną, niczyją, obrzydłą stugłową żmiją, Plugawy, syczący kłąb, żre buchenwalski dąb. Na Zakroczymskiej ulicy? Czy mi się śni? Szczudła szubienicy, i twarz wisielca drwi, na Zakroczymskiej, czy należnie? Jakże pociesznie kurczy się twarz, czy znasz, czy znasz? Czy znasz? I twarz okrutnie pomięta, rośnie wzdłuż i wszerz. Czy wiesz? Czy wiesz? Czy wiesz? Proszę Państwa, może zacznę od takiego um, osobistego wspomnienia o um, zetknięciu z twórczością um, Zygmunta Lubicz-Zaleskiego, które nastąpiło wiele dziesięcioleci lat temu, kiedy zajmowałem się głównie literaturą okresu młodej Polski. Zygmunt Lubicz-Zaleski urodził się w roku 1830. 82, więc należał właśnie do tego pokolenia e, pisarzy, którzy e, byli e, jakoś e, przez tę formację młodopolską e, ukształtowani. Wydawał wiersze, wydawał e, krótkie opowiadania w tym czasie i właśnie jedno z tych opowiadań e, uderzyło mnie Oryginalnym wątkiem, motywem. Była to historia jakby autobiograficzna nie było to do końca jasne, ale można było się domyślać historia z dzieciństwa chłopca wrażliwego, który kochał się w swojej kuzynce i ta kuzynka zachorowała na y, zakaźną chorobę i on, wiedząc y, czym to grozi, polizał łyżeczkę jej. No, takie, taka miniatura, jakby prawda? Y, bardzo y, silna, bardzo y, naładowana uczuciowo. I to jest koniec, to jest koniec tego opowiadania i już wtedy sobie zakarbowałem tego autora. Później czytałem inne jego książki, on głównie zaczął się zajmować sprawami estetyki. Pisał bardzo ciekawe eseje, m.in. na temat spojrzenia, roli spojrzenia w literaturze i w sztuce pisał też książki okolicznościowe, które wcale okolicznościowe nie były. Na przykład w roku w rocznicę stulecia Krasińskiego napisał książkę o Krasińskim. Zajmował się też trochę polityką, siedział przez pewien czas w cytadeli jeszcze przed przed I wojną światową. Potem Jakoś z biegiem okoliczności udało mu się z tego więzienia wyjść, wyjechał do Paryża i od tego czasu właściwie związał swoje życie z Francją. W tym sensie, że tam głównie mieszkał, tam głównie działał. Był wykładowcą, został z czasem wykładowcą Sorbony. Był przez wiele lat organizatorem polskiego Życia oświatowego na terenie Francji z ramienia władz y, polskich. I kiedy zaczęła się, a jeszcze może dodam, że w Sabaudi zorganizował liceum y, polskie, które y, nosiło imię Norwida, dosyć, y, y, zwłaszcza jak na tamte te czasy rzecz oryginalna. Kiedy zaczęła się wojna, został aresztowany przez policję włoską. Akurat był wtedy w północnych Włoszech i wydany niemcom, którzy przewieźli go do Paryża, gdzie był torturowany w siedzibie Gestapo przy Avenue Foch. Pierwsze wiersze z tej książki. Które nie były tutaj dzisiaj czytane, dotyczą właśnie tych doświadczeń. I z Paryża wywieziono go w ramach takiej akcji, która się nazywa Meerschaum, do obozu w Buchenwaldzie, gdzie siedział do samego końca, do wyzwolenia przez Amerykanów. W maju 1945 roku. Potem wrócił do Francji, nadal działał w, właśnie przy organizacji różnych polskich przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i dość dużo publikował w obu językach. Te wiersze leżały, leżały. Niektóre z nich dom Buchenwalski był drukowany, w takiej antologii francuskiej wierszy e, obozowych i dopiero pod koniec życia jesienią 1966 roku e, Lubicz Zaleski posłał te wiersze e, Grydzewskiemu, który je na pierwszej stronie londyńskich wiadomości e, wydrukował. Potem w następnym roku Zaleski zmarł i ta sprawa, jakby. Były, wiadomo z korespondencji, że były jakieś echa od czytelników, którzy byli poruszeni tym cyklem, ale właściwie na tym się skończyło. I dopiero parę lat temu, kiedy zaczęło się jakby wokół Zygmunta Zaleskiego. Z inicjatywy jego syna, Piera Kazimierza, coś dziać, kiedy ukazały się jego pamiętniki w dwóch tomach wydane, i kiedy zaczęły się przymiarki do jakiejś konferencji, pojawiła się kwestia wydania tego relikwiarza Buchenwaldskiego w formie książkowej. I kiedy zacząłem się temu przyglądać, szukając jakiegoś sposobu ujęcia, zauważyłem, że te wiersze nie przypadkiem noszą taki właśnie tytuł: Relikwiarz Buchenwalski że dadzą się ułożyć. W pewną strukturę, która naśladuje strukturę relikwiarzy, takich relikwiarzy, jakie były budowane do przechowywania relikwii. Może, żeby czegoś nie pokręcić, przeczytam Państwu kawałek z posłowia, który właśnie tej sprawy dotyczy. Na przedniej i tylnej ścianie relikwiarza umieszczano zazwyczaj przedstawienia Chrystusa i Matki Boskiej, na bocznych apostołów albo innych świętych. Relikwiarz buchenwaldzki zachowuje tę strukturę. Na początku jest przedsionek, droga, którą autor dostał się do obozu. Siedzi bagestapo przy Fosz, następnie kąpień i transport Meerschaum. Potem następuje wiersz chrystologiczny, który słyszeliśmy tutaj, bracie Chryste, gdzie jesteś. Zamykają wiersze obozowe, napisane po francusku tryptyk teologiczny o trzech samotnościach, też słyszeliśmy w przekładzie, i łaciński hymn maryjny Magnificat. Po czym przychodzi wyjście z obozowego piekła, Zaznaczone wierszami napisanymi po wyzwoleniu Buchenwaldu przez Amerykanów. W centrum całości stoi Dąb Buchenwaldzki wiersz o złowieszczym świętym drzewie. Po bokach mamy kratki to te krótkie wiersze, które były czytane z których wyglądają głowy świętych i męczenników tak jak Bełżamę Kremier. I, e, oczywiście e, jest tak, że wiersze, e, cykl wierszy drukowany w czasopiśmie, nawet na pierwszej stronie, ma pewną taką e, e, siłę oddziaływania, która jest, e, która jest e, krótka. Prawda? No, przychodzi następny numer, następne wiersze. E, natomiast w chwili, kiedy. Ten sam cykl ukazuje się w, pięknie tutaj e, przez wydawnictwo, wolumen e, zaprojektowanej koncepcji e, typograficznej, kiedy te wiersze są otoczone e, dobrym światłem e, kartki papieru, ten format. Bardzo się okazał tutaj dla nich korzystny. Zaczyna się z tego robić coś innego, coś, co nabiera własnej struktury architektonicznej i co staje się pewną całością. To tyle, jeśli chodzi o takie sprawy ogólne. Natomiast jest też jeszcze jedna rzecz, którą również chciałbym Państwu przedstawić, a która jest pewną przygodą, jaka wiąże się z tą książką, dosyć nieoczekiwaną, a mianowicie przygodą norwidologiczną, ponieważ w trakcie pracy nad posłowiem i w trakcie interpretowania poszczególnych wierszy i rozmaitych lektur z tym związanych okazało się, że za tymi wierszami napisanymi przez polaka dobrze zadomowionego w kulturze francuskiej kryje się cała Cały splot wątków dotyczących e, poezji i osoby Cypriana Kamila Norwida. To e, jest rzecz dość zaskakująca i myślę, że e, warto tę sprawę przedstawić. Także jeśli Państwo pozwolą, to bym teraz przeczytał fragment e, posłowia, który dotyczy e, tych właśnie. Wątków, a który zaczyna się od e, fragmentu, e, tutaj e, przez pana Ferenca przeczytanego, e, fragmentu wiersza e, Don Quixote Buchenwaldz. W wątku przemienienia warto zwrócić uwagę na wers przemienia czasem boleść w słodycz orwieto ponieważ otwiera on osobny temat fascynacji Zaleskiego Norwidem wychodząc od symboliki cudów kanie galilejskiej i tajemnicy eucharystii poeta dokonuje znamiennego ukonkretnienia nazywa konkretny gatunek tradycyjnie półsłodkiego białego wina z okolic miasta Orvieto w Umbrii jest to ten sam zabieg, który zastosował Norwid w wierszu Toast Fantazja z roku 1857, cytuję. I który falern albo cypr swemi jagody z macicy by na wino mienił się bez wody? Na temat stosunku autora relikwiarza buchenwalskiego do Norwida można napisać książkę. Tutaj tylko ograniczę się do niektórych tylko wątków tego tematu. Przywołując po wojnie, nazwiska osób, z którymi w Buchenwaldzie toczył rozmowy. Te błyskotliwe dialogi prowadzone na Alei Francuskiej czy też Alei Polskiej w małym obozie na najróżniejsze tematy i zwykle bardzo odległe. Od naszych obsesji i obowiązków więźniów. Zaleski zaczyna od dwóch Francuzów. Cytuję: Dziś jeszcze wspominam moje rozmowy z Sężanem i z Rokini o poezji Norwida Buchenwald. Słowo wspominam jest tu może zbyt słabe. W oryginale, a cytat pochodzi z odczytu wygłoszonego po francusku, czytamy: Ożurduję je graine dans mon souvenir, mes entretiens avec Saint-Jean et avec Rocquini sur la poésie de Norwid. Jest w czasowniku égrenée łuskanie ziarna, jest przesuwanie w palcach paciorków różańca. To jest ten gest. Przypomina się motyw ziarna w wierszu Don Quixote w Buchenwaldzie. Wyłuskując z pamięci, rozpamiętując spotkania z obozowymi przyjaciółmi, Zalecki wraca uważną myślą także do treści tamtych rozmów. Samej treści nie da się dziś odtworzyć, ale można przybliżyć y, uczestników i powiązanie z Norwidem. Dialogi w obozie koncentracyjnym o poezji Norwida przychodzi na myśl Józef Czapski, który w radzieckim obozie dla polskich jeńców w Starobielsku, gdzie wygłaszał pogadanki o pruście, obozie ulokowanym w budynku cerkwi pod wezwaniem Trójcy Świętej, od roku 1941 będzie tam obóz niemiecki, ponazywał z kolegami korytarze między ustawionymi w pięciopiętrowe kamienice pryczami swojskimi nazwami. Sam Mieszkał na rogu Lwowskiej i Norwida. Saint-Jean to pseudonim, prawdziwe nazwisko Louis-Henri e, Nouveau. Aresztowany 13 lutego 1943 roku, a więc nieco wcześniej niż Zaleski, wraz z pięcioma amerykańskimi lotnikami był więziony we Fresn, w celi sąsiadującej z tą, w której więziono Zaleskiego. A następnie w styczniu roku 1944, kilka dni przed Zaleskim, przewieziony do Buchenwaldu. O swoim tam pobycie napisał obszerną książkę, ilustrowaną własnymi rysunkami, która ukazała się jeszcze za życia Zaleskiego w roku 61. Saint-Jean nazwiska Norwida nie wymienia, ale wspomina obozowe rozmowy. Cytuję. Najciekawsze były moje rozmowy z Zaleskim. Był on człowiekiem tak rozległej kultury, że z rozkoszą z nim dyskutowałem, choć nie zawsze był skłonny do wynurzeń. Saint wspomina też jedną z rozmów o literaturze. Przypominam sobie długą dysputę literacką z Zaleskim. Rzuciwszy nazwisko Józefa Konrada, potem Folknera, spytałem go: jak to jest możliwe? że przeciętni pisarze mają nazwiska, które zna mnóstwo ludzi. I jako przykład takiej przeciętnej pisarki wymienia Haimą Machin, autorkę przed wojną popularną, dziś praktycznie zapomnianą. Dalej cytuję Sężana, trzeba rozróżniać od Parmizaleski między artystami, twórcami, jak taki Balzak, taki Stendhal czy Konrad i inni. Pozostali mają czasem jakieś zalety, ale są tylko dostawcami. To nie artyści, a publika lubi przeciętność. Rozmawiali też o poezji. saint -Jean znał na pamięć, rzecz dość rzadka, wiele dwudziestowiecznych utworów lirycznych. Recytował współtowarzyszą niewoli, takie wiersze jak Marizybil, Apollinera, zakochaną i piosenkę źle kochanego Eduarda, Aunarl, Tuleta. Jakimś cudem udało mu się zdobyć napisany w czasie wojny antypetenowski poemat Aragona, Lancelot. Też nauczył się go na pamięć. W swych wspomnieniach cytuję początek zakochanej. W przekładzie Jana Kota brzmi to: Ona stanęła w mych źrenicach, włosy jej splotły się z moimi, ona ma kształt moich dłoni. I pisze. Zaleski także był mocno poruszony, bulwersy w oryginale. Tym tak pięknym wierszem, który potrafię recytować z głębokim przekonaniem, słyszę wciąż jak mi to mówił, idąc wzdłuż bloku numer 56. Wspomnienie innego wiersza też wiąże się z osobą Zaleskiego. Pewnego dnia we wrześniu roku 1944 Saint-Jean pod wpływem jakiegoś impulsu ukłonił się ceremonialnie spotkanemu na głównej alei obozu Lurczyńskiemu, więźniowi, z którym poznał go wcześniej Rokini. Polak był tak zdumiony i ujęty tym pozdrowieniem, że napisał o tym wiersz, który Zaleski przełożył na francuski. Wiersz ten wszedł po wojnie do francuskiej antologii wierszy buchenwalskich. I tu się zaczyna najbardziej niesamowita historia, mianowicie drugiego uczestnika tych obozowych rozmów o Norwidzie, który nazywał się Lucien Rocchini i był tłumaczem literatury polskiej na francuski. Ma na swym koncie m.in. treny Kochanowskiego, a więc no, rzecz niesłychanie trudną do przełożenia. Z Zalewskim współpracował w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu przy redagowaniu pism o polskiej tematyce wydawanych w Paryżu, takich jak Polak, Skarbiec. Wiosną 1915 pojechał do Polski. Swój płomienny poemat à la Poloń zaczął pisać w maju 1915 roku w Warszawie ukończył rok później w Kijowie. Fragment był ogłoszony w Kurierze lwowskim w roku 1915. Całość ukazała się w roku 1916 po francusku w kijowie. Rokini pisał nieco patetycznie w przedmowie. Mało co wam dzisiaj przynoszę, kilka kwiatów z waszych pól i kilka listków z drzewa mistycznego, co rośnie na waszej kalwarii. Poszedłem je zbierać w cichej godzinie, pochylając się raz po raz nad śladami krwi, jakie napotykałem na drodze i śladami waszych umęczonych stóp, odciśniętymi na wieki w twardym piasku rzeczywistość. Sam poemat świadczy o dobrej znajomości polskiej kultury, także materialnej oraz literatury. Rokini pisze o dożynkach, o miodzie pitnym, o mieszance pogaństwa z obrzędami chrześcijańskimi, o piaście, o tańcach ludowych, wymienia oberek, o polskiej fascynacji Napoleonem i jego szerokim gestem. Osobne pochwały poświęca polskim kobietom i polskiej poezji. mais entre tout, toi, tu es la terre aimée, car les plus saints paysans t'aiment et te comme les saints sacraments. Avant d'ouvrir ton sein, j'ai vu, euh, bien des fois, ces mains qui faisaient les signes de la croix. Donc, moi, przetłumaczyć a z wszystkich krajów ziemia ty umiłowana i jako hostię darzy cię poszanowaniem kmiot co się krzyża znaczy przeżegnaniem nim twego łona skiby po czy nie brzmi to jak parafraza pierwszej strofy mojej piosenki drugiej norwida do kraju tego gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie ladarów nieba, tęskno mi, panie. I drugi fragment. Le paysans ici a un bon sang robuste, Il parle lentement et trouve un mot juste, Très souvent aussi le mot pitochesque, Car ils sont artistes ici, tous ou presque. Lorsqu'il vous rencontre, il vous salue, Pour mots, que soit lue le nom de Jésus. Chłop tu ma zdrowy, mocny pomyślunek, i choć nim trafne, znajdzie rzeczy słowo, widać na czole głęboki frasunek, jakby artystą czuł się albo prawie. On miast dzień dobry mówić wciąż na nowo, kiedy cię spotka z rana na murawie, rzeczy niech będzie Chrystus pochwalony. To z kolei, tu z kolei słyszymy parafrazę trzeciej i piątej strofy tego samego wiersza Norwida: Do tego kraju, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa, wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, panie. Do bez tęsknoty i bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, panie. Rokini w Kijowie uczył języka i literatury francuskiej w założonym w roku 1917 Polskim Kolegium Uniwersyteckim. Autor poematu Poloń sam trafił do wiersza jednej z uczennic, Ireny Wysockiej, która pisze I dzielny Karliczek i mężec Janowski i malutki Rokini obok Terpiłowskiej. Nie dziwi, że ta sama uczennica była też wielbicielką Norwida. Cytuję jej wspomnienia, jego fortepian Chopina deklamowałam w jakimś nieziemskim upojeniu, albo wiersz do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Skąd Rokini znał Norwida? Zapewne zachwalał mu go Zaleski, który był blisko z Miriamem w czasie, gdy chimera prezentowała Polakom zapoznanego poetę. Drobnym, aż znamiennym świadectwem tego wczesnego przesiąknięcia twórczością Norwida jest zapisany w dzienniku Zaleskiego komentarz do czytanego właśnie w miriamowskiej chimerze eseju Heinricha von Kleista o teatrze marionetek. Ogromne wrażenie zrobił na mnie przeczytany wczoraj H. von Kleist o teatrze marionetek, w którym autor w sposób nieco norwidowski. Obrazuje tezę następującą: Tracąc nieświadomość, utraciliśmy zarazem raj wdzięku i niewinności. Możemy jednak odzyskać utracone, wchodząc do raju, od tyłu przez absolutną świadomość. Ale niezależnie od tej inspiracji, Lysien Rokini miał własną drogę do Norwida, jeszcze bliższą. Jego poemat dedykowany jest à la mémoire d'Edward Siwiński, poet aveugle, polonais ancien émigré à Paris et de sa femme Wanda, pamięci Edwarda Siwińskiego, ociemniałego poety polskiego, się emigranta w Paryżu i jego żony Wandy. A w samym poemacie, pochwała kobiety polskiej jest właśnie pochwałą owej Wandy, tak jak ją zapamiętał autor, będąc chłopcem. Macierzyńskimi dłońmi osuszała ślepe oczy swego towarzysza niewoli, niedoli, a teraz oboje spoczywają w grobie pod warszawskimi kasztanowcami. Oni wrócili pod koniec życia. Otóż Siwińscy byli tym bezpośrednim ogniwem między Rokinim a Norwidem. Edward Siwiński był w roku 1863 członkiem powstańczego rządu narodowego. Po czym wyemigrował. Wszedł do redakcji pisma Ojczyzna około roku 1976 stracił wzrok. W 1978 Norwid zaproponował zorganizowanie cyklu odczytów, z których dochód miał być ofiarowany właśnie Siwińskiemu. Wanda Filomena z Szałackich Siwińska w celu utrzymania domu założyła w Paryżu pracownię sztucznych kwiatów. Pod koniec wieku XIX oboje wrócili do kraju, zamieszkali. W Warszawie. Siwiński wspominał Norwida w Gazecie Warszawskiej. Siwińska korespondowała na jego temat z Miriamem w roku 1905 m.in. o zaginionym niestety wierszu o Wenus z Milo jako pani bezczynnej. W archiwum Zygmunta Lubicz-Zaleskiego zachował się list pożegnalny Rokiniego przed kolejnym wyjazdem do Polski napisany. Piękną Polszczyzną. Paryż 18 sierpnia 1919. Drogi panie, kreślę panu te parę słów na prędce, gdyż dziś wieczorem wyjeżdżam. Przesyłam pana tłumaczenie, niestety niezupełnie dokończone, gdyż nie, mogłem przed nie miałem przed wyjazdem spokojnej głowy. Muszę przerobić jeszcze niektóre ustępy w Warszawie i takowe. Zresztą tłumaczenia panu prześlę. Adres mój w Warszawie będzie Krakowskie przedmieście 61. Łączę wyrazy poważania i serdeczny uścisk dłoni L. Rokini. W latach międzywojennych Rokini pracował w Warszawie jako redaktor francuskojęzycznego e, pisma Echo de Varsovie. Prowadził też w polskim radiu kurs języka. Francuskiego. No, jak Państwo widzą, dosyć dużo jest tych powiązań Zaleskiego z Norwidem i powiązań, które sięgają wstecz do czasów I wojny światowej, jeszcze głębiej do samej biografii Norwida. Jeśli uwzględnić te teorie o. O tym, ile osób pośrednich jest między jedną a drugą, to w tym przypadku między Zaleskim a Norwidem okazuje się, że tylko dwie osoby. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. To, jest, to jest niesamowite. Poza doświadczeniem lektury tych wierszy, których jest, które są drobiazgiem, jest ich bardzo niewiele, jest ich kilkanaście zaledwie, to wszystko, co. te wszystkie piętra skojarzeń, które. O których opowiedział Pan, które są opisane w posłowiu, cały ten kosmos dookoła ludzi, spraw. Tam, tam mignęło i powstanie styczniowe jeszcze gdzieś, prawda? Wraz z tą ostatnią konstatacją, że między Zaleskiem a Norwidem są tak naprawdę dwie, zaledwie osoby. Proszę Państwa, niezwykłe, zupełnie, zupełnie do zupełnie niezwykłego świata trafiamy przez ten. Moment wejrzenia do miejsca tak strasznego, jakim był Buchenwald, przez serce, oko człowieka, przez wiersz człowieka tak niezwykłego, jakim był Zygmunt Lubicz-Zaleski, który się tam znalazł, i, a my dzięki temu możemy no nie, mnóstwo konstatacji, refleksji rodzi się w głowie po prostu no, całe, 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 całe piętra, cały, cały obszar, po prostu kosmos literatury, kosmos bogactwa słów, skojarzeń. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję panu za książkę, za posłowie. Dziękuję bliskim osobom pana Kazimierza Piera Zaleskiego z Paryża, którego nie ma dzisiaj z nami, to jest daleko i Napisało mi w liście, że malnie się czuję, ale może nie tak malnie, że przez nagrywanie, które tutaj udało nam się zorganizować, dzięki wielkiej uprzejmości naszego przyjaciela Grzesia Kutarmankiewicza, za którą bardzo dziękuję, że będziemy to mieli wszystko udokumentowane, nagrane. Mam nadzieję, że pan Pierzaleski będzie mógł to nagranie obejrzeć i w ten sposób po czasie. Będzie uczestnikiem także naszego spotkania. Ja już bardzo Państwu dziękuję, także Pani za no, przemiłe, urocze, nastrojowe towarzyszenie nam, towarzyszenie nam z muzyką pianistyczną. Nie mamy autora, więc nie mogę prosić Państwa do rozmów z autorem, ale gorąco zapraszam do rozmów z autorem Posłowia i z Panem, który wszystko po prostu o tych wierszach wie. Myślę, że również rzeczy, z których nie do końca pewnie sobie zdawał sprawę sam autor, bo były tchnieniem jego duszy, po prostu i dopiero Pan interpretując to wszystko, Przeszył się, przebił się przez tę duszę, przez, przez, tą, przez to, co nazywamy tradycją zwyczajnie. Prawda? Całe szczęście nie jest to wszystko naszym doświadczeniem, i, ale dotknięcie tamtego czasu i tamtej osoby, tych wierszy, no, dla mnie to jest doświadczenie niezwykłe, bycie współwydawcą tej książki. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz Panu nieobecnemu y, z nami dzisiaj, panu Kazimierzowi Pierowi lubicz Zaleskiemu z Paryża, panu Zygmuntowi lubicz Zaleskiemu, gdzieś tam w zaświatach, jest z nami mam nadzieję, panu profesorowi Janowi Zielińskiemu za, przepraszam, za, y, za spotkanie z tą książką, pani Bernadette Kuczerze-Hachulskiej za Sprowadzenie tego tekstu do y, naszego wydawnictwa panu Janu Rodzeniowi za nastrojowe miejsce. Zostańcie Państwo jeszcze z nami chwileczkę, troszkę. Mamy poczęstunek, zapraszam do rozmów o literaturze pięknych, wspaniałych z wokół książki z panem Janem Zielińskim i z panią Bernadettą, która jest tam z tyłu. I to chyba wszystko na ten temat. To chyba już wszystko teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.